35 lat sklepu z ptasimi piórami. Układam się w taki piękny, kolorowy kalendarz. Oczywiście kalendarz 35-letni. Kolorowy, może z jednym wyjątkiem, z jednym czarno-białym zdjęciem, mianowicie stan wojenny, ale to chyba dla wszystkich było czarno-białe. Natomiast cała reszta to są kolorowe obrazy składające się z koncertów, z przyjaźni, z pięknej muzyki, która i była wykonywana przez nas i słyszana na różnych koncertach. Ale wszystko zaczęło się od teatru. W średniej szkole brałem udział w wielu spektaklach teatralnych, amatorskich i pewnego razu napisałem muzykę do jednego spektaklu. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że umiem pisać muzykę. Po prostu ułożyłem melodię do kilku tekstów. I nawet się nie spodziewałem, że to się od tego zacznie. Bez mebli, obrazów, dywanów i słychać jak kapie i kapie z jeszczelnych grzejników i kranów. Mężki zupełny porządku, telefon świeczali złowrogo, mizerne ostatki majątku już w domu wytrzymać nie mogą. No, od lat 70. Jestem fanem w zasadzie, bo to jesteśmy całą grupą, fanem sklepu z ptasimi piórami i zawsze to sprawia nam wielką przyjemność. Myślę, że 35 lat to jest dużo i trzeba dać spokój, albo nawet wcześniej trzeba było może skończyć z zespołem, z takim składem, czy z uprawianiem takiej muzyki. Ale po co to robić, jak to cały czas mi sprawia przyjemność? Oczywiście, że skład się zmieniał, przychodzili różni muzycy. I to jest też piękne, że w ciągu 35 lat grania w sklepie z ptasimi piórami spotkałem się z wieloma muzykami i to takimi szczecińskimi przyjaciółmi i muzycy z górnej półki, chociażby koncert z Rickiem Wakemanem, dla mnie rewelacja, czy później z Bobby McFerrinem. To są spotkania, które zostaną do końca życia, ale jeśli byśmy chcieli tak chronologicznie całe 35 lat przejść, no to pewnie by czasu nie starczyło i trwało to by więcej niż nasz koncert jubileuszowy. To są takie obrazy, o których mówiłem. Taki pierwszy obraz to jest pierwsze spotkanie trzech przyjaciół, którzy po prostu oprócz teatru chcieli również grać, śpiewać. Spotkaliśmy się w prywatnym mieszkaniu, nagraliśmy sobie na magnetofonie szpulowym pierwszy materiał i z tego powstał materiał na to, żeby zaprezentować go na żywo. I tak doszło do pierwszego koncertu 8 marca 1978 roku. Mężyc, ten wariat srebrzysty pisze do ciebie listy srebrnym paluchem po wodzie. Pisze bezradny czarodziej. Ja też tak piszę do ciebie przez dziurę w bladym niebie do marzeń złotym. Bardzo mi się podobał koncert. Słuchałam sporadycznie, wiedziałam, że taki zespół istnieje, natomiast nigdy nie miałam okazji być właśnie na koncercie. Jestem szalenie zadowolona, bardzo, bardzo. Skorzystam na pewno jeszcze następnym razem. Prosto z mostu mówić będę do swych bój. Wszystko brednie, szere brędy, skarbie mój. Oczywiście sama muzyka i mądre teksty, dojrzałe, piękne. Później były koncerty. To było piękne, że ten pierwszy koncert odbił się tak dużym echem w Szczecinie i w Polsce, że
zaczęliśmy koncertować. To był piękny okres również dla kultury studenckiej. To są podróże na festiwale piosenki studenckiej do Krakowa, do Szklarskiej Poręby, do Zielonej Góry. Z czołówką pieśniarzy czy zespołów studenckich zjeździliśmy prawie wszystkie miasta. I to był ten pierwszy piękny etap. Potem, tak jak mówiłem, stan wojenny zupełnie wyhamował działalność, nie tylko naszą, ale wielu innych. Ale później potrzeba grania, potrzeba tworzenia jednak zwyciężyła i po wielu latach koncert pod tytułem Otwieramy sklep na nowo z kilkoma muzykami zaprzyjaźnionymi, z kilkoma muzykami z Poznania, z Krakowa, z całą czołówką jazzową tutaj zachodniopomorskiego. Robiliśmy cykl koncertów, najpierw w piwnicy przy Krypcie, później w klubie 13 Mus. To był okres działalności, w którym było dwóch liderów. Rzadko w zespole się zdarza, żeby było dwóch liderów. To był Jacek Rudnicki i ja. To był okres, to była działalność ponad 20-letnia. Dzieliliśmy się twórczością na koncertach. Były piosenki Jacka i moje. No i to był bardzo owocny okres, natomiast cały czas w sklepie z Ptasimi Piórami zachodziła ewolucja. Cały czas były zmiany, cały czas było dążenie do, może jak nie do perfekcji, to na pewno do bardzo dobrego grania. Ważna jest idea, ważna jest przyjaźń w zespole, ważna jest muzyka i chęć wspólnego tworzenia. No i efekt, mam nadzieję, że bardzo dobry. Panowie są szalenie spontaniczni na scenie, szalenie sympatycznie się ich odbiera. No i poza tym kojarzą się z mnóstwem fantastycznych wspomnień. Rachować umiem ledwie stół, choć chciałbym milion cały, lecz wiatr mam w palcu małym, jak dziecko w snach kuku. Rachować umiem ledwie stół, choć chciałbym milion cały, lecz wiatr mam w palcu małym, jak dziecko w snach kuku. Zwiedzałem ogień, który ci robił. O sensie mówić szkoda, lecz znam się na ogrodach i ważnych sprawach ich. Zwiedzałem ogień, który cichł. O sensie mówić szkoda, lecz znam się na ogrodach i ważnych sprawach ich. Koncert, grupa wspaniała, po jakimś tam podziale nawet, w dalszym ciągu są na wierzchu i to jest piękne. Przepięknie Państwu darmo raz ściąć lodem wodę na jeziora. Thank you.
same mocne akcenty tak naprawdę. Same koncerty są kapitalne, jeśli chodzi o działalność sklepu, chyba każdego zespołu. One mobilizują zespół i twórczo, i emocjonalnie. Koncerty w tych wielkich salach mają to do siebie, że czujesz, że tam jest tak dużo osób i tak dużo osób cię słucha, ale myślę, że dużo lepszymi koncertami są koncerty klubowe, gdzie widzisz metr od siebie osobę, która ciebie słucha, czy patrzy, czy nawet i emocjonalnie, i wręcz fizycznie ją czujesz. To jest coś pięknego. I myślę, że ten dzisiejszy koncert to też należy do bardzo specyficznych i mam nadzieję udanych. 5 lat temu graliśmy koncert z okazji 30-lecia. Też niezapomniany koncert w studiu radiowej Trójki, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. No, to przede wszystkim nobilitacja i bardzo, bardzo ważny punkt w CV zespołu. Mało tego, Groszek ma takie samo hobby jak ja, bo ja od 100 lat zbieram kamienie z dziurkami. I chciałabym się kiedyś z nim skonfrontować, kto ma więcej. Jeśli istnieje ktoś, kto zsyła sny, gra boląc się na piramidę słów, o jedno prosić się śmielam, by nie zsyłał na mnie nigdy wieszczych słów. Niech innych nawiedzają, a nie mnie. Materii tej nie będzie ze mnie mistrz. Zeszlij mi niebo, może trunek zwyż, a już tym razem uda się, skąd wiesz. Jeszcze ześlij mi jak nagły grom ten najważniejszy, ten jedyny wiersz. I niech gdy zbudzę się, pamiętam go. W ogóle ta muzyka podobała. Podobała mi się właśnie ta rytmiczność. Nawet sobie pomyślałam, że niektóre te utwory byłyby odpowiednie do tak zwanego tańca spontanicznego, ponieważ mają zmienny rytm i można się doskonale w tym wyszaleć, tak myślę. Zagraliśmy w sumie kilkaset koncertów, nigdy tego nie liczyłem i mam nadzieję, że jeszcze drugie tyle zagramy. Niesamowite jest to, że cały czas nam się chce grać, tworzyć. Mam już pomysł na następną płytę, którą zaczniemy nagrywać w tym roku. Bardzo chętnie wyjeżdżamy na koncerty w Polskę czy nawet za granicę. Tych też troszeczkę było, bo były koncerty w Berlinie, i w Wiedniu, i w Lille. No myślę, że czeka nas jeszcze dużo przygód muzycznych, dużo
nieznanych zakamarków, które trzeba odkryć i w muzyce, i w tekstach, bo jednak dla mnie w tej twórczości i w tym co charakteryzuje Sklep z Ptasimi Piórami, to jest dobry tekst, dobra muzyka i przyjaźń. Tę jedyną w całej przestrzeni wszechświata płytę patyna niech będzie wyrazem podziwu i bezwarunkowego zachwytu dla wytrwałości, konsekwencji, nonkonformizmu, a także innych niewymienionych tu izmów, encji i ości. Dla lidera, dealera, nadzorcy, dozorcy, kierownika, kierowcy, autora, kompozytora, wokalisty, finansisty, ambasadora, konduktora, gitarzysty, git, artysty. Ryszarda Loszewskiego i zespołu. Proszę pozdrowić od nas solistę i życzyć mu dalszych udanych 35 lat.